Witam fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku wykonam teksturę do tego oto kasku rowerowego. Zapraszam na film poradnikowy po krótkim intro. Kask rowerowy to dość skomplikowany obiekt. Zanim rozpocznę pracować nad teksturą, na początek na obiekcie zaznaczę wszystkie ostre krawędzie. Kąt 30 stopni. Krawędzie zostały zaznaczone. Teraz do zaznaczonych krawędzi przypiszę wagę. Kolor krawędzi uległ zmianie. W kolejnym kroku do obiektu dodam modyfikator subdywizji, poziom trzeci, i modyfikator wygładzający powierzchnię. Sprawdzę, czy do obiektu włączona jest opcja autowygładzania normalnych. Tak, jest włączona. Teraz, jak widzicie, mam wyselekcjonowane krawędzie. I będę mógł te wyselekcjonowane krawędzie oznaczyć jako szwy na obiekcie. A więc U i polecenie ustanów szwy. Szwy zostały zaznaczone. Teraz dokonam rozpakowania zaznaczonej siatki, ale w pierwszej kolejności to muszę zaznaczyć cały obiekt. I teraz U, Unwrap. Widzimy, że obiekt został pocięty zgodnie z układem szwów. Ja jednak chciałbym nieco zmodernizować ten układ szwów. I teraz będę zaznaczał wybrane poligony na obiekcie. To trochę potrwa, a więc akcję filmu sobie przyspieszę. Wyselekcjonowane poligony zostały zaznaczone. Teraz usunę wszystkie szwy z tej zaznaczonej wyspy poligonów. A więc U. Usuwam szwy. I zaznaczone poligony U rozpakuje ponownie według aktualnego widoku z góry.
mam taki układ. Teraz przechodzę do okna po lewej stronie, a zaznaczam obiekt i wybieram opcję dodaj szwy do wysp poligonów. Szwy zostały na nowo dodane. Teraz mogę zaznaczyć cały obiekt A i jeszcze raz U, bo rozpakowuję teksturę. Dodaję margines pomiędzy wyspami 300. Mam taki oto układ. Teraz w kolejnym kroku dodam nową teksturę. Nazwę ją U. Na 4096 pikseli. Kolor wypełnienia czarny. OK. Tekstura została zapisana. I teraz przejdę do zakładki UV i wykonam eksport siatki UV. Wszystko nazwę U2. Teraz w kolejnym kroku wyszukam właściwej siatki, właściwej tekstury i podmienię ją tutaj w oknie widoku. Z racji tego, że w zakładce preferencje ścieżki plików mam przypisany zewnętrzny edytor obrazów, w Photoshopie dokonam edycji już właściwej tekstury. Jeżeli dysponujecie takim programem, można sobie zewnętrzny edytor wybrać i nim się posługiwać. Teraz wchodzę w zakładkę Obraz. Eksportuj i otwiera mi się Photoshop. Mam naniesioną siatkę. I w Photoshopie będę sobie tworzył właściwą teksturę. Popatrzmy. Oczywiście akcję filmu przyspieszę.
eksportuje teksturę jako szybki PNG. Teraz otwieram Blendera. Wyszukuję teksturę. Wstawiam ją. Zaznaczam obiekt. Włączam podgląd tekstury. Dodaję materiał. Kask. I kolor. I kolor bazowy zastąpię obrazem tekstury. Wskażę właściwą teksturę. Praca gotowa. Dodam trochę metaliczności. I połysku. I oto finałowa prezentacja. I to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Dziękuję za uwagę.